Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam Was moi drodzy w kolejnym materiale i dziś odświeżymy sobie poradnik, który nagrywałem no już lata temu, jeżeli chodzi o to, jak celować w World of Warships, od czego to celowanie jest zależne i jakie mamy typy pocisków. Nie będę się tu rozgadywał o tym, jak te pociski działają, po prostu kiedy, na co używać, jakich pocisków i jakie są dostępne, bo to już jest naprawdę dosyć rozległy temat, także nie będziemy tu się zagłębiać w działanie tych pocisków, po prostu powiem Wam, jak ich używać. I tak, jeżeli chodzi o to, od czego jest zależne celowanie, to zaczniemy sobie może taką przygotowaną małą prezentację. Dane, które widzicie na ekranie, to jest informacje na temat głównej artylerii pancernika Yamato. Tutaj widzicie przeładowanie 26,4, bo jest założony moduł na reload na ostatnim slocie na ulepszeniach. I to warto sobie tutaj te parametry przyswoić. Przy czym ta wersja jest dosyć okrojona. To jest wersja, którą możecie znaleźć w kliencie gry. A pełne statystyki uzbrojenia głównego tego okrętu znajdziecie na przykład na stronie WOWS.FT. I tutaj widzicie, że tych parametrów jest sporo więcej. I teraz tak. Widzimy tutaj, że mamy prędkość pocisków różną dla każdego typu pocisków. O, tutaj jest prędkość haików, tu jest prędkość pepanców i mamy też wagę tych pocisków. I to są dosyć dwie istotne kwestie. Waga pocisku, prędkość wylotowa i opór powietrza. To są czynniki, które w pewnym sensie uwarunkowywują nam to, jaka będzie parabola lotu pocisku. Ale o tym za chwilę. Tutaj mamy celownik. Wchodzimy sobie do gry, wchodzimy w lornetkę i mamy takie trzy tutaj informacje. Jedna jest totalnie bezużyteczna, bo to jest zasięg wykrywalności naszego okrętu z powierzchni. W tym miejscu nie wydaje mi się, żeby to było potrzebne. Można to sobie usunąć, korzystając z modów Asline'a. Ale dalej, tu są już dwie rzeczy dosyć istotne. Pierwsza rzecz po lewej stronie to jest informacja o tym, ile czasu potrzebują nasze pociski, żeby dotrzeć w miejsce, w które celujemy. A tutaj mamy informację o tym, jak to miejsce jest od nas oddalone. Czyli przy 21,8 km pociski potrzebują niespełna 13 sekund, żeby dotrzeć na miejsce. No tu będzie mi czasami taki dźwięk wyskakiwał niestety. Więc tak. Najprostszy poradnik na temat celowania w World of Warships, moi drodzy, to byłoby to, że no, ta gra nie jest statyczna. Celowanie odbywa się do obiektów, które są od nas oddalone o jakieś tam określone odległości i musimy brać poprawkę na czas, jaki pociski potrzebują na to właśnie, żeby dotrzeć do przeciwnika i musimy przewidzieć, gdzie przeciwnik będzie znajdował się po tym czasie, jaki potrzebny jest pociskom, żeby do niego dotrzeć. To jest cały poradnik odnośnie celowania. Można by to w zasadzie w tym zamknąć, ale powiem Wam jeszcze, jakie zmienne wchodzą przy celowaniu, bo to nie jest tak jak na przykład w Counter-Strike'u, że wciśniemy sobie serię automatyczną na przykład na AK i ona zawsze się ułoży identycznym wzorem na ścianie. Także wystarczy umieć kontrolować ten wzór, żeby to jakoś wyprowadzić i konkretnie tym celować. Tutaj dochodzi jeszcze RNG, ale to za chwileczkę będziemy sobie omawiać. I teraz tak, mamy tutaj, widzicie, celownik. Już przygotowałem dla Was też informację, co to jest za celownik. Jeżeli chcecie mieć taki sam, to wystarczy wejść w ustawienia, sterowanie, znaleźć przycisk wybierz celownik i to jest celownik statyczny numer 7. To jest, nie jest żaden zmodowany, po prostu dostępny w grze celownik. No i na początku powiedziałem Wam o prędkości wylotowej pocisku, masie i oporze powietrza. I tutaj mamy porównanie paraboli lotu pocisku Hindenburga z parabolą lotu Des Moines. I tutaj widzicie, że pociski wystrzeliwane z Hindenburga są raz, że cięższe, może nie cięższe, ale na pewno szybciej lecą, nie pamiętam, czy są cięższe. Wydaje mi się, że też tak. Także widzicie, że ta parabola dosyć płasko wygląda, a na Des Moines wygląda to nieco wyżej. Więc tak, jak to nałożymy, to wygląda to następująco. I strzelanie pociskami, które mają dosyć płaską trajektorię lotu, zmienia nieco obszar, w jaki te pociski mogą spadać. No bo wiadomo, niżej lecą, jak zaczną spadać, to będzie to trochę miało inny wzór, jakby te pociski spadały z góry. To też ma swoje plusy, ma swoje minusy. Tutaj Wam pokażę, jak to wygląda. O, niebieski okrąg to jest pociski, które będą spadały przy wysokiej trajektorii lotu, czyli długim czasie lotu pocisku, a pociski szybkie, które docierają na miejsce w krótkim czasie, będą się rozkładały, tak jak Wam pokazuję tutaj ten czerwony, ta czerwona elipsa. Także będzie tutaj troszeczkę inaczej się celować. Tu jeszcze wróćmy sobie do parametrów artylerii głównej. Widzicie, że mamy tutaj podaną informację na temat rozrzutu maksymalnego. To jest też informacja niepełna, gdyż rozrzut maksymalny to ta wartość, którą mamy tutaj podaną, to jest rozrzut wertykalny, o ile się nie mylę. O, tutaj mamy
podane to, jak to jest liczone. Czyli dochodzi jeszcze rozrzut horyzontalny, czyli dobrze wam powiedziałem, rozrzut wertykalny nam podaje na maksymalnym dystansie, czyli 250 parę metrów na Yamato to jest przy zasięgu 26 km z groszem. Im bliżej, tym ten rozrzut będzie mniejszy, ale przypominam, to jest podany rozrzut tylko ten taki w szerokości, a w długości, czyli horyzontalnie, no to już widzicie, jak ten okręg się tutaj powiększa. I te pociski maksymalnie mogą spaść od jednej krawędzi tej elipsy wyznaczającej strefę trafień do drugiej krawędzi. Także no, dosyć spory jest ten rozrzut. 250 parę metrów to jest naprawdę dużo. O, tutaj macie dokładnie to pokazane. Czyli mamy rozrzut horyzontalny, wertykalny, no i wszystko rozciąga się w zależności od tego, do jak bardzo oddalonego celu celujemy. Oczywiście jeszcze musimy dodać do tego i RNG, ale to jeszcze za chwileczkę. Tutaj wchodzi jeden bardzo ważny parametr, który jest dostępny w grze. Otóż, moi drodzy, Sigma. Tu macie dwa rysuneczki, Sigma 2 i Sigma 1. To jest parametr, który odpowiada za to, im jest wyższy, tym większa szansa na to, że pociski będą spadały bliżej punktu celowania, czyli tego, co widzieliście dwa slajdy wcześniej. Im sigma niższa, tym ten rozrzut pocisków będzie większy, ale oczywiście będzie się mieścił w tej strefie naszej maksymalnej trafień. Więc z pancerników najwyższą sigmę ma w tej chwili Yamato i Shikishima, to jest 2,1. Z krążowników, o ile się orientuje, to Stalingrad około 2,60. Także to jest naprawdę konkretny rozrzut, on taki kaliber i taką siłę uderzenia. Więc widzicie, że od dosyć wielu czynników zależne są wasze trafienia. Może być tak, że macie idealnie okręt ustawiony burtą, stojący w miejscu, więc nie musicie brać żadnych tam poprawek, a i tak żaden pocisk nie trafi, bo tutaj dochodzi RNG, czyli generator liczb losowych. Największa zmora w World of Warships, bo tutaj no nie jesteśmy w stanie po prostu odpowiednio tej salwy wykorzystać. Nie mamy pewności, że no stoisz gościu burtą do mnie na takiej odległości, penetracja moich pocisków jest taka, twój pancerz wynosi tyle, na pewno się zatopię. Nie, może być jedna salwa zatopi gościa, druga nie zrobi mu nic, bo wchodzi tutaj RNG, które te pociski rozrzuci tak losowo, że nie dostanie koleś nic od nas. No i tutaj praktyka, jeżeli chodzi o celowanie. Ja to wam opisuję na rozdzielczości 1920x1080, czyli na Full HD. I warto patrzeć na dym, który się porusza z komina. Jak widzicie, ja tutaj mam zrobionego screena z zainstalowanym modem, który pokazuje mi, czy okręt porusza się do przodu, czy stoi, czy cofa. I oczywiście można grać bez tego, nie jest to jakoś tam konieczne. Przydaje się to najbardziej w sytuacji, kiedy okręt jest ustawiony do nas dziobem. Wtedy musimy obserwować, jeżeli nie mamy tego moda, wodę, bo jeżeli robi się tam ten taki tor, po którym płynie okręt, no to widać, że te fale robią się przed dziobem lub za rufą. I to można sobie wywnioskować, ale nie o tym mowa. Informacja, jaka zawiera się w tym, co widzimy tutaj nad okrętem, czyli dym z komina, bo tak, kula dymu to jest po wystrzale z artylerii. Nas interesuje dym i jego długość. Tutaj widzicie podziałkę celownika 15, 10, 5. Na innych rozdzielczościach, wiem, że na innych mniejszych rozdzielczościach to trzeba odkładać nieco inaczej, ale my tu mówimy sobie wariant Full HD. I teraz tak, jeżeli okręt płynie z maksymalną prędkością, to dym będzie sięgał końca kadłuba. Jeżeli płynie i wtedy warto celować właśnie z podziałką na 15 na środek okrętu, czy tam miejsca, gdzie chcemy trafić, jeżeli chcemy konkretną sekcję okrętu trafić. Jeżeli płynie 3/4, to ten dym będzie krótszy. No wiadomo, jak nie płynie, nie porusza się wcale, to dymu nie będzie w ogóle. Ale tę obserwację można sobie zastąpić właśnie tym modem, który tutaj widzicie, czyli informacją na temat stanu poruszania się okrętu. Najciekawsze jest to, że prędkość cofania też na różnych okrętach jest różna, ale przeważnie, jeżeli widzimy, że okręt cofa, bo dym leci do przodu, do dzioba, a nie do rufy, no to wystarczy ustawić sobie podziałkę na 5. Jeżeli on nie przestanie cofać, nie ruszy do przodu, to powinniśmy trafić. Także w zależności od prędkości okrętu musimy dobierać te wyprzedzenia, bo jak już wam wspomniałem, World of Warships to nie jest gra statyczna. I tutaj nie ma tak, że w momencie wciśnięcia spustu pociski są od razu ulokowane w kadłubie przeciwnika. One potrzebują jakiegoś określonego czasu, tutaj macie znowu informację na ten temat. One potrzebują czasu, żeby dotrzeć do przeciwnika i przez ten czas miejsce, w którym znajduje się okręt, ulega zmianie. I waszym zadaniem jest po prostu przewidzieć, w którym miejscu ten okręt będzie. To jest cała tajemnica w celowaniu w World of Warships. To wymaga praktyki, na sucho się tego nie nauczycie, ale tutaj macie podane informacje, jakim zmiennym podlega wasz ostrzał. Czyli mamy, moi drodzy, tak.
rozrzut horyzontalny, rozrzut wertykalny, prędkość wylotową pocisków, trajektoria lotu, ciężar pocisków i sigma. To wszystko się łączy wtedy, no plus RNG oczywiście, i wtedy mamy efekt naszej salwy. Albo salwa trafia i zatapia, albo nie trafia, albo tam trafia sobie tak po trochu. Więc to jest dosyć zawiły temat. Więc jeżeli celujecie, to musicie wiedzieć, że okręt się porusza, w którym kierunku się porusza, z jaką prędkością, musicie to umieć analizować i przewidzieć. No i wtedy dobieramy odpowiednie wyprzedzenie i musimy te pociski wystrzelić tak, żeby on nam po prostu się z nimi spotkał. Czyli na kursie kolizyjnym muszą być nasze pociski z okrętem, który się tam nam nie spodobał i do którego strzelamy. Pociski, moi drodzy. Teraz mamy trzy typy. To poradnik poprzedni był nagrywany długo, długo temu. Znaczy dawno, dawno temu, w związku z czym nie było jeszcze wszystkich informacji. Mamy pociski high explosive, czyli odłamkowo burzące po naszemu. One są dobre w zasadzie na krążownikach i na niszczycielach. Na pancernikach to bardzo rzadko ich używamy. No chyba, że ktoś, w kogo chcemy strzelić, jest do nas ustawiony pod tak niekorzystnym kątem, że nie ma sensu wystrzeliwać do niego, czy tam wystrzelić do niego salwy z pocisków przeciwpancernych, bo to zrykoszytuje, odbije się albo się skruszy. Wtedy można pobawić się pożarami. Pociski typu armor piercing lub przeciwpancerne to są najlepsze pociski do grania na pancernikach. Na krążowniku używamy ich głównie, jeżeli mamy pokazaną przez przeciwnika burtę i możemy zmaksymalizować damage, jaki one zadają, bo przeważnie pociski przeciwpancerne to jest największy damage, jaki możemy zadać danemu przeciwnikowi. I kolejny typ, najnowszy w grze, czyli pociski przeciwpancerno-odłamkowe, po angielsku nazwane semi-armor piercing. Także ja to w zasadzie mogę uznać, że to są półpenetrujące, półprzeciwpancerne, jakoś tak można określić. Po polsku są nazwane przeciwpancerno-odłamkowymi, bo one łączą i cechy przeciwpancernych i odłamkowych. Charakterystyki pocisków, jeżeli chcecie taki materiał, żeby powiedzieć, który jak działa, co jak robi i kiedy ich, jak to wykorzystać, to mogę wam taki materiał zrobić bardzo chętnie, ale tutaj podsumujmy tylko, kiedy najlepiej używać jakich pocisków. W zasadzie można to sformułować w dwóch krótkich zdaniach, czy tam może nawet trzech. Jeżeli ktoś pokazuje nam burtę, bez zastanowienia ładujemy pepance, bo tak zadamy największy damage. A jeżeli przeciwnik jest do nas ustawiony pod takim kątem, że pepance się albo poodbijają, albo się skruszą, bo no, może penetracji zabraknąć pod pewnymi kątami, no to wtedy ładujemy albo obeki, ewentualnie sapy i bijemy w nadbudówki. Bo obeki mogą podpalać tam haeki, a sapy niestety takich właściwości nie mają. One robią goły damage, ale nie mogą overpenować. To jest też dosyć istotna sprawa, także podsumowując, jeżeli jesteśmy niszczycielem, to najlepiej głównie opeczki w sytuacjach, kiedy mamy burtę, pepance. Na pancerniku z niszczycielami walczymy obekami, ze wszystkim innym pepancami, oczywiście w zależności od kąta. Na krążowniku również, jeżeli nie mamy haeków, mamy tylko pepance, no to sytuacja jest prosta, tak jak na brytyjskich krążkach. Na krążownikach włoskich mamy sapy i mamy pepance, więc wtedy też używamy głównie sapów. Oczywiście, jeżeli ktoś pokaże burtę, to musimy tymi pociskami żonglować i dobrać odpowiedni typ do zrobienia jak największej szkody. Na pancernikach powiedziałem, nie, na pancernikach nie powiedziałem. Na pancernikach używamy praktycznie zawsze pocisków przeciwpancernych, bo to jest gwarantowany największy damage. I druga sprawa, pancerniki mają wysoki, znaczy duży kaliber, co pozwoli nam penetrować przeciwnika na różnych odległościach i pod różnymi kątami. Także no, nie jest to wyznacznik kalibru, oczywiście penetracja kąta pod jakimś tam kątem, ale kaliber jednak robi tu robotę. Także głównie pepance, tak jak wam wspomniałem już, jeżeli nie ma kąta, wtedy ładujemy obeki lub sapy, jeżeli posiadamy, tak jak na włoskich pancernikach. Także krótki materiał informacyjny odnośnie tego, jak celować, jakim zmiennym podlega wasze celowanie i jakie mamy typy pocisków i do czego ich używać. Jeżeli chcecie również materiał, tak jak już mówiłem, na temat tego, jak dane pociski działają i jakim podlegają też zmiennym, to mogę wam taki materiał zrobić. A tymczasem to jest wszystko. Do usłyszenia i na razie.